Cześć, witam was na portalu wideotyst.pl. Jestem Mateusz. Witajcie w nowym Fast News, przeglądzie, w którym pokażę wam artykuły, które moim zdaniem warto zobaczyć. Oczywiście znajdziecie je na naszej stronie serwisu internetowego wideotysty.pl. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam kilka tematów, mianowicie co Samsung zaprezentował kilka dni temu na swojej konferencji, czy oczekiwany Samsung Galaxy S5 spełnia oczekiwania, kilka propozycji zestawów komputerowych dla osób, które właśnie zamierzają kupić lub złożyć własny zestaw. Mamy też dla was kilka rankingów, które moim zdaniem przydadzą się nie tylko tym, którzy są maniakami nowinek technologicznych, ale i ludzi, którzy bardzo praktycznie podchodzą do swoich gadżetów i urządzeń elektronicznych, więc zapraszam. Pierwszy artykuł, do którego chciałbym was zachęcić, są to nowinki, które Samsung zaprezentował na tej konferencji w 2014 roku, a mianowicie Samsunga Galaxy S5. W naszym portalu znajdziecie artykuł, który opisuje wszystkie parametry Samsunga Galaxy S5. Możecie dowiedzieć się o takich nowinkach jak nowy aparat, czy różne nowe sposoby łączności. I myślę, że naprawdę artykuł jest treściwy. Dowiecie się z niego wszystkich najważniejszych rzeczy o nowym flagowcu Samsunga na rok 2014, Samsungu Galaxy S5. Zbieracie się do zakupu własnej maszyny? Czemu by nie? Na naszym portalu Łukasz przygotował gamingowy zestaw komputerowy na platformie Intel do 5000 zł. Tutaj autor, widać, postarał się, tworząc swój materiał, swój artykuł. Widać, że zna się na tym, co tutaj napisał, gdyż komputer, który tutaj jest podany, parametry podzespołu tego komputera, procesor, karta graficzna i myślę, że kilkadziesiąt najbliższych miesięcy, bez problemu będziemy mogli odpalić na tym zestawie wszystkie najnowsze gry. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego zestawu do 5000 zł, zapraszam was oczywiście do tego artykułu. Kolejną propozycją zestawu, ale tym razem dla fanów AMD, tutaj korzystając z dużo mniejszego budżetu, ponieważ jest to tylko 3000 zł, również znajdziemy całkiem fajny sprzęt, dobry sprzęt dla graczy, jak i ludzi, którzy lubią jakieś rendery, czy po prostu pracę w programach graficznych. Do dyspozycji mamy 8-rdzeniową jednostkę AMD, dużą ilość pamięci RAM, szybką kartę graficzną, jak i płytę główną, która pozwoli nam na bezproblemową pracę i obsługę dużej ilości pamięci RAM. Jest to zestaw, który został oparty jedynie na karcie graficznej i procesorach firmy AMD, czyli coś dla fanów tej marki, która za niewielką cenę daje nam super przyrost wydajności. 3000 to nadal dla was za dużo? Nie ma problemu. W naszym portalu znajdziecie też zestawy od mniejszych kwot, tak jak kwota 2500. Również mamy tutaj procesor AMD, również z trybem turbo, lecz 6-rdzeniową jednostkę z chłodzeniem, dzięki któremu możemy podkręcić nasz procesor i troszeczkę zwiększyć jego wydajność. Płyta główna Gigabyte, również płyta bezproblemowa, jak i karta graficzna, również AMD. Czyli kolejny zestaw, który pokazuje, że za nieduże pieniądze, ponieważ to stosunkowo mała kwota, możemy złożyć zestaw, który całkiem sprawnie będzie renderował, jak i umożliwiał granie w najnowsze tytuły. Teraz przejdźmy do rankingów, czyli 10 hitów ze stycznia 2014. Jak widzimy, ranking przeprowadzony jest naprawdę bardzo profesjonalnie. Mamy tutaj wielu producentów i nie tylko tych najbardziej znanych, cenioną za ich bezawaryjność produktów, ale produktów, które naprawdę działają świetnie, które można polecić. Mam tutaj ranking 10 najbardziej przyjaznych dla konsumenta maszynek do golenia. Ceny tych maszynek zaczynają się od 100 do 350 zł, czyli moim zdaniem przedział jest spory i każdy powinien znaleźć coś dla siebie, jeśli tylko tego potrzebuje. I krótkie podsumowanie, które myślę, że z pewnością pomoże wam w wyborze odpowiedniej dla was maszynki. Kolejny ranking przedstawia nam top 5 smartfonów z Androidem, gdzie Damian Kowalik w formie wideo stworzył krótką prezentację 5 najlepszych smartfonów. Chcecie wiedzieć jakie? Musicie zajrzeć na naszą stronę lub kanał w serwisie YouTube i musicie sprawdzić co sami. I smartfony, które wybrał, myślę, że spełnią oczekiwania każdego, któremu tylko ten smartfon się spodoba. W naszym serwisie również został przygotowany praktyczny test w Battlefield 4 Mantle. Czy ta technologia pomaga? O tym dowiecie się z filmu, jak do artykułu, który tego lajka wyjaśnia, jak technologia działa, jaki ma wpływ i czy warto ją stosować. Czy konkurencja ma jakąś alternatywę? Czy AMD naprawdę może pokładać swoje nadzieje na zwiększenie nabywców ze swoich kart poprzez tą technologię? Tego dowiecie się w tym artykule. Przymierzacie się do zakupu aparatu fotograficznego? Nie ma problemu. Również przygotowaliśmy ranking top 10 najlepszych aparatów na styczeń 2014.
m.in. Nikona, Canona, Sony. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was na portal wideotesty.pl. Znajdziecie na nim recenzje, opinie, testy. I dzięki czemu nie natkniecie się na jakiś produkt, który nie spełni Waszych oczekiwań. Możecie wpaść na naszego Facebooka, do którego link znajduje się w opisie. Oczywiście mamy swój profil, możecie zadawać pytania, komentować nasze testy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Możecie łapkę w górę, udostępnić film znajomym. I oczywiście mam nadzieję, że docenicie pracę, którą wkładamy w ten portal. Do zobaczenia, no i cześć.